Dzień dobry, witam się z Wami po powrocie z Zakopanego, z naszego biura. Właśnie zabieram się za metkowanie toreb, których jeszcze nie ma na sklepie, ale już niebawem się pojawią, ponieważ musimy je dokończyć. Tutaj mam jedną testową, natomiast są nimi zawalone wszystkie szuflady, które tutaj za mną widzicie. Będę je metkować właśnie takimi skórzanymi metkami. Torby będą logowane. Także będą wyglądać przepięknie. To są torby na zakupy, ale nie tylko. Mogą sprawdzić się jako zwykła torebka. Mogą sprawdzić się jako torba na przykład plażowa na wyjazdy. Albo żeby zapakować dziecko na jakiś na przykład jednodniowy wyjazd. I żeby to wszystko wyglądało bardzo ładnie, jednakowo. Żeby nie brać tysiąca kolorowych jednorazówek. No i przede wszystkim, żeby ograniczyć zużywanie plastiku, żeby ograniczyć kupowanie reklamówek w sklepach jako dodatkowych, bo się nam zapomniało. Tutaj będziemy mieć piękną torbę. Torby są ogromne, mega wytrzymałe, naprawdę długo je testujemy. Nawet pytaliście mnie chyba z 3 miesiące temu, pierwszy raz się gdzieś tam pojawiły na jakimś vlogu, właściwie przez przypadek, ponieważ zastanawialiśmy się, czy to będzie takie wystarczające i bardzo, bardzo solidne. I tak, torby są mega solidne. Tutaj Wam pokażę pierwszą torbę, to jest torba jutowa na zakupy. Ona jest wyłożona w środku takim woskiem jakby, żeby nie przeciekała. Dodatkowo ma tutaj uchwyt do wózka. Ja Wam to pokażę, jak to wygląda w praktyce, żeby móc sobie ją fajnie rozłożyć. Ona jest świeżo wyciągnięta, więc jeszcze nie jest porozkładana. Ma takie krótsze uszy. W naszej ofercie też pojawią się torby węższe z dłuższymi uszami, gdy na przykład idziecie na osiedlu po jakieś zakupy, nie jedziecie samochodem i chcecie te zakupy zawiesić na przykład na ramię. To będzie inny model. Tutaj mamy takie małe, ale to jest taki sample. Zobaczymy jeszcze, czy to będzie fajne, czy nie fajne, bo może będą jakieś takie kosmetyczki w tym stylu i tak dalej. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ dzisiaj dostałam projekt metek wewnętrznych do torebek na ramię, takich już bardziej eleganckich. Będą dostępne w kolorze eko skóry beżowe i brązowe. Także czekamy, aż zostaną metki wszyte. To jeszcze chwileczkę potrwa. Natomiast ja dzisiaj zabieram się właśnie za logowanie i przede wszystkim masa zamówień spłynęła do nas, jeżeli chodzi o książkę kucharską Historia piątkowej pizzy. Książka jest dostępna w wersji papierowej. Zresztą chodźmy na dół i Wam wszystko pokażę. Słyszcie, co się dzieje za mną. To jeszcze nie wszystkie książki do spakowania. I teraz od razu Wam mówię, że 100 zamówień od teraz zostanie spakowane właśnie w taki sposób. Czyli dostaniecie książkę kucharską o pizzy w pudełku na pizzę. Możecie sobie to pudełko po prostu zostawić, zrobić zdjęcie, albo gdzie chcieli sobie tą pizzę podać, na przykład ze znajomymi, dajecie pizzę w waszym pudełku i będzie to wyglądało mega czadowo. Jak po prostu z jakiejś restauracji. Pudełka są oczywiście projektowane przez nas i nazywają się tak jak książka. Tutaj już mamy przygotowane książki do dedykacji, także zaraz się zabieram za to. Oczywiście możecie zamówić książkę z dedykacją, wtedy wpisujecie, dla kogo ona ma być i właśnie ja siadam do stanowiska i się tym wszystkim zajmuję. Oczywiście to nie są wszystkie książki, tutaj możecie zobaczyć, ile ich jeszcze jest, więc zaraz zużyjemy jeszcze kilka pudeł stąd, no i bardzo serdecznie Was zapraszamy, bo teraz wysyłka będzie o wiele, wiele szybciej. Już nie ma preorderu, nie czekamy na książki, tylko wysyłamy je od ręki. Strasznie się cieszymy. Super Wam dziękujemy, jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że Wam tak mega to wszystko spasowało. Oczywiście na stronie pojawi się również wersja, gdzie możecie kupić książkę i do tego będzie również e-book. Będziecie mieć jakby dwa w jednym, możecie mieć książkę na telefonie i w domu już fizycznie w swojej kuchni, co będzie wygodne na przykład podczas robienia zakupów. Jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie pizzę, bo Was znajdzie ochota w sklepie, no to nie będziecie mieć problemu, bo e-book będzie na Waszym telefonie. No i co? Trzymajcie kciuki, żebym się nie pomyliła, bo stresują mnie te dedykacje równie bardzo, jak się nimi jaram. Także
Zaczynamy, przygotowałam sobie już marker. Nie macie pojęcia, ile szukaliśmy idealnego długopisa, żeby nie przebijał, żeby się dobrze pisało i żeby się nie rozmazywał. Także tak, to też mnie stresowało. Każda rzecz związana z tymi dedykacjami, bo uważam, że to jest bardzo wielka rzecz, mnie bardzo ekscytowała, także zaczynamy. Ale tu jest tego wszystkiego. Jedziemy, kochanie, gotów? Tak, gotów. Krzyś będzie mi podawał wasze zamówienie, będę wiedziała, dla kogo mam pisać tą dedykację i będziemy pakować od razu książki z dedykacjami osobno i od razu wam pokażę, jak zapakowane są te książki, tylko jeszcze muszę pójść po jedną rzecz. A! I dodatkowo pojawiło się ostatnio, gdy byliśmy w Zakopanem, opcja, że osoby, które pierwsze 5 osób, które zrobi w danym dniu zamówienie, dostanie prezent z Zakopanego. I te zamówienia również będziemy pakować i warto obserwować Instagrama, bo właśnie tam będą pojawiać się takie jakby dodatki do książki z wycieczek. Wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł i fajny dodatek do zamówienia. Pierwszy z dedykacją. Piszemy. Dla Iwony. Piszemy dla Iwony. Pierwszy kot za zapłaty. Ale całe tak pierdyknął na całej stronie, czy tylko na dole? Wiesz, tak po skosie, tak zamaszyście jak Kardashiany, tak, czy bardziej w stylu Edyty Górniak? A może po prostu odbić twarz? Nie wiem! Najgorsze to jest pierwsze, a potem już z górki. Słuchajcie, to co tutaj się dzieje, to jest istny szałpał. W ogóle zrobiliśmy takiego spontanicznego live'a na Instagramie i zaraz wam pokażę, co się wydarzyło po tym live'ie, jak zerknęliśmy na sklep. A już myśleliśmy, że mamy spakowane, także dziękujemy. Nigdy nie skończymy pakować, ale to mnie bardzo cieszy. I Krzyś tutaj pakuje kolejne zamówienia, a jest ich tutaj masa. Mamy oczywiście wypisane dedykacje, wszystko mamy zrobione, skończone. Krzysiowi idzie ślicznie. Jeszcze muszę farfocelki dodać, tak, i zakleić folią. Dobrze, więc to nam zostanie. Zostały ci 3 tutaj, tak? Tutaj 3 i jeszcze tam jest jedna i jeszcze gdzieś jest jedna. No, właściwie to może wam pokażemy, jak pakowane są wasze książki, bo to istotna sprawa. Zależało nam, żeby wszystkie książki dotarły do was w nienaruszonym stanie, żeby rogi były, wiecie, bardzo ładne i żeby nawet gdy kurier gdzieś tam zrzuci tą paczkę, to książka była bezpieczna. Książki są pakowane w pudełka do pizzy. Natomiast to jest taka opcja promocyjna, chyba że będziecie fajnie udostępniać i tak dalej, że spodoba wam się ten format, no to zobaczymy, czy nie przedłużymy tej opcji pakowania. Natomiast jak to wygląda? Krzyś wcześniej zrobił takie narożniki. One są wyłożone gąbką specjalnie. Sami to kleiliśmy, bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć nic, co by nam odpowiadało i spełniało nasze oczekiwania. Tutaj mamy taką specjalną, no nie jest to specjalna gąbka, ale jest ona bardzo wytrzymała, mocna i fajnie będzie amortyzowała tą książkę. Później na gorąco Krzyś wkleja boki, jak widzicie, mamy klej na gorąco i wklejamy pierwsze 2. Później wkładamy karton na spód, żeby zabezpieczyć książkę z jednej strony. Książka wchodzi na sztywno do środka. Następnie dajemy drugi karton i zamykamy całość 2 kolejnymi narożnikami. Ciach. I teraz druga strona i dzięki temu książka się zupełnie nie rusza wewnątrz pudełka. Dodatkowo jest jeszcze wkładana folię, żeby przypadkiem, gdy gdzieś będzie magazynowana w jakichś średnich warunkach, no to przypadkiem nie zmokła. Także wszystko tutaj mamy. Jeszcze oczywiście naklejka, która jest bardzo ważna. Moje farfocle i pakujemy. Ja zabieram pierwszą część paczek do wysyłki. Pewnie nie zmieszczę się ze wszystkim, bo tutaj mamy drugą część, która jeszcze nie jest zapakowana w folii, ale po prostu nie daliśmy rady zrobić tego w jeden dzień, więc rozplanujemy sobie to
to na dwa, więc jutro z samego rana polecą kolejne. Pewnie dopakujemy jeszcze do tego zamówienia, które są aktualnie, schodzą cały czas, więc bardzo serdecznie zapraszamy was na stronę. Tutaj wszędzie mamy historię piątkowej pizzy, a już za niedługo będą dwie książki. A tymczasem wszędzie jest heavy metal po prostu od tego pakowania. Ale jadę, bo musimy skoczyć na zakupy, a chciałabym w miarę w normalnych godzinach wrócić, więc... Sprawdzamy pierwszą opcję wysyłki, a następnym razem już weźmiemy kuriera, bo to nie był najlepszy pomysł, biorąc pod uwagę ilość paczek, które muszę teraz wpakować do samochodu, tak. Dziękujemy! Idziemy teraz... Bo to jest tylko część bez dedykacji. Jedna z wielu. A tutaj mamy część z dedykacjami, także idę ją pakować. To, co mamy już wydrukowane i naklejone, to już sobie teraz zrobię. Natomiast później będziemy pakować kolejną turę zamówień. Sis mi będzie pomagać. Także robimy w dwójkę. Będzie szybciutko. Aktualnie paczki są już wszędzie. Obudzimy się jutro z twarzą w pudełko. W etykietach. A wyobraź sobie, Miś, no, gdybyśmy teraz nie mieli etykiety klejone. O matko. Proszę pomyśleć, że teraz to kleić tak. No zwariowałabym. Jedne co, to mogłyby się te etykiety trochę lepiej odklejać. Nie można mieć wszystkiego. Ale za to się bardzo dobrze kleją i nie odklejają. No to tak. Normalnie wstrzymam kolejkę. Chyba już czuję zapach tej pizzy, jak to otwieram. Dobre też. Okej, pierwsza tura paczek spakowana. Teraz jedziemy do wysłania. O, farfocelki się pogubiły. Muszę to jeszcze władować do samochodu. Zawsze chciałam takie coś zobaczyć, że to wyszło spod mojej ręki. Jezu, ale się cieszę. Tak, Maciupinko. Tak troszkę. Pa, pa. Jak wygląda szczęśliwy człowiek, który jedzie zawieźć paczki? Tak! Załadowane. Nie, żeby to było jeszcze, to trzeba dać do paczkomatu. Wysłać. Tyłem podjedziemy jako. Wrócimy jutro. Na razie.